czołówka światowej lekkiej atletyki. Między innymi dwukrotny mistrz świata na 400 metrów przez płotki Felix Sanchez, wicemistrz olimpijski na 110 metrów przez płotki David Payne i mistrzyni olimpijska w skoku wzwyż z Aten, Jelena Slesarenko, wystartowali w 9. Europejskim Festiwalu Lekkoatletycznym Enea Cup Bydgoszcz 2009. Ku uciesze publiczności prawdziwymi gwiazdami meetingu byli jednak Polacy. Najwięcej emocji przyniósł, zgodnie zresztą z przewidywaniami, konkurs pchnięcia kulą mężczyzn. Zacięta rywalizacja trwała pomiędzy mistrzem olimpijskim z Pekinu Tomaszem Majewskim, a prowadzącym od pierwszej kolejki Amerykaninem mistrzem świata Rizem Hoffą. Polak wytrzymał presję i w ostatniej, szóstej próbie posłał 7-kilogramową kulę na odległość 21 metrów i 9 centymetrów. Majewski, mimo że barierę 21 metrów pokonał po raz siódmy w życiu, jak na mistrza przystało, nie był do końca zadowolony ze startu. Trochę nogi mi dzisiaj nie działały tak jak powinny, ale to wszystko wyglądało w miarę oględnie. Jest jednak masa rzeczy do poprawienia i nad tym się skupię w tych następnych paru dniach, które nie będę startował, tylko będę trenował. Gwiazdą wieczoru okrzyknięto jednak nie mistrza olimpijskiego z Pekinu, ale tyczkarza Łukasza Michalskiego, zawodnika Zawiszy Bydgoszcz. Niemal na koniec meetingu, po tym jak bardziej utytułowani konkurenci kończyli start na dość niskich wysokościach, 21-letni student medycyny skoczył aż 5,71. Tym samym poprawił swój rekord życiowy, młodzieżowy rekord Polski i zdobył minimum do startu w Mistrzostwach Świata, które w sierpniu odbędą się w Berlinie. Jak sam skromnie przyznał, najważniejsza dla niego w tym sezonie nie jest jednak rywalizacja wśród seniorów, a młodzieżowe Mistrzostwa Europy. Żeby walczyć z najlepszymi, mam jeszcze dużo, dużo czasu. Póki jeszcze mogę i to są moje jedyne Mistrzostwa Europy w karierze młodzieżowca, także chciałbym też zostawić ślad wśród właśnie tego grona. Rekord cara tyczki Sergieja Bubki pozostaje wciąż niepobity. Przy talencie i ambicji Łukasza Michalskiego może się to wkrótce zmienić. Tego życzymy przyszłemu lekarzowi medycyny rodem z Bydgoszczy.